Cześć, witajcie. Dzisiaj musiałam pojechać w jedno ciekawe miejsce. Jestem w miejscowości Wogar. Wogar to jest około 25, podejrzewam, kilometrów za Hafnarfjörður. I po co tu byłam? Byłam tutaj spotkać się z osobą, z którą na drugim moim kanale będzie wywiad niedługo. Dzisiaj nie nagrałyśmy jeszcze nic, aczkolwiek spotkałyśmy się, żeby po prostu zrobić plan. Także będzie bardzo ciekawie, ale to wkrótce. Chciałam powiedzieć, już zdecydowałam się na zbiórkę pieniążków, na właśnie pomoc mi w spłaceniu tego kredytu, o którym mówiłam Wam wcześniej. Wiem, że niektórych może to po prostu wkurzać, fakt, iż ja proszę o takie coś, ale w miesiącu lutym będę miała naprawdę ciężko, żeby to zapłacić, tą ratę, i tak samo będzie w miesiącu marcu. I na razie po prostu co się da, to bym chciała pozbierać. Nie oczekuję, że cały kredyt uda się, że tak powiem, kwotę na cały kredyt zebrać. Całość to jest około 13 tysięcy złotych, także no wiem, że to jest bardzo dużo i nie oczekuję czegoś takiego. Mi głównie chodzi teraz o właśnie luty i marzec, żeby troszeczkę pozbierać i po prostu pomóc mi spłacić to. Spotkałam się z dość poważnym hejtem tutaj z Islandii, właśnie to mnie bardzo dziwi. To mnie bardzo zdziwiło, że osoby będące, mieszkające w Polsce nie hejtowały, nie krytykowały tego, wręcz wspierają, a osoby, które są tu na Islandii, potwornie wczoraj po mnie pojechały na jednej ze stron, na której dałam link do tam, gdzie właśnie można zbierać, znaczy gdzie się zbiera pieniążki. Jest to bardzo ciekawe dla mnie, gdyż ja zawsze mówię, pomagajmy sobie, a nie utrudniajmy. I tu jest znowu po prostu taka kwestia, że mi zarzucono, już mam iść do pracy. Więc powiem tak, jeżeli bym mogła pójść do tej pracy, to bym poszła. Nie po to mam rentę, żeby po prostu pracować. Chociaż to może dziwnie brzmieć, nie po to ją mam, żeby pracować, ale z jakiegoś powodu ją mam. Skoro ją mam, to znaczy, że z jakiegoś powodu nie jestem w stanie pójść do tej pracy, prawda? Inną rzeczą, którą mi sugerowano, to, że mam sprzedać samochód. Powiem Wam tak, jeżeli go sprzedam, to byłaby najgorsza decyzja w ogóle, jaką kiedykolwiek bym podjęła, nawet pożyczając te pieniądze, nie byłaby tak tragiczną. Ponieważ na Islandii życie bez samochodu, po prostu nie da rady tu żyć bez samochodu. Tu samochód jest bardzo potrzebny i najlepszym przykładem są osoby, które przyjeżdżają do Islandii i pierwsze co robią, to po prostu kupują samochód, ponieważ nie idzie tu się poruszać. Więc jak ja bym miała jechać po zakupy, czy nosić to wszystko, gdzie ja nie mogę dźwigać, to, że za daleko mi jest też chodzić i przede wszystkim z moją mamą, która, no jakby nie było, gdzie ja w ogóle, aha, tu pojechałam, bo wiecie, pierwszy raz tu jadę tędy i się zakręciłam, z moją mamą, która po prostu również potrzebuje tego samochodu, bo my ten samochód mamy tak na pół w sumie, dlatego, że ja jeżdżę, ale ona jak potrzebuje gdzieś pojechać, to ja zawsze jadę z nią. Chcę Wam pokazać za chwilę, jak ja będę wracać do domu, bo jest przepiękne słońce i obrócę kamerę i będę mówić do Was dalej. No, widzicie, jaki piękny zachód słońca jest. Wjechałam tutaj na taką górkę widokową. Przepiękne różowe, aha, tutaj, przepiękne różowe niebo jest, także myślę, że warto, żebyście zobaczyli, jak tu jest. W każdym bądź razie, powiem Wam tak, zdecydowałam się na takie coś i jeżeli komuś po prostu nie pasuje, że w ten sposób chcę zebrać pieniążki na to, żeby spłacić ten dług, to trudno i po prostu niech, nie wiem, zachowa to dla siebie, bo to niczego nie wnosi oprócz po prostu pokazania.
jaki mamy właśnie charakter, jacy jesteśmy. Trzeba być trochę wrażliwszym na potrzeby innych ludzi. I tak, i zdecydowałam się na Pomagamy. Znajdziecie właśnie link pod tym filmikiem, gdzie tą zbiórkę można zrobić. Nie wiem, po prostu ten, kto może, to dobrze, ten, kto nie może, to nie chce. Nie zmuszam i nie proszę, i po prostu mówię, to co będzie, to na 1 lutego po prostu przeleję większą kwotę, ponieważ muszę to ustawić w banku. Przeleję po prostu większą kwotę na poczet tego kredytu. Co jeszcze chciałam z takich ciekawych informacji wam powiedzieć, to że zobaczcie, jest przepiękna pogoda zimowa. W tej chwili jest minus 2 i idzie do nas zima, idzie mróz. Jutro już ma być minus 6 stopni, także zapowiada się dosyć zimowo. Przepiękny widok jest. Ja mam nadzieję, że te kolory widać i możecie to, no jakby to powiedzieć, no to nie docenić, ale bo wiecie, słowa w tej chwili szukam i że tak powiem, umknęło mi to słowo jakoś z głowy. Razem ze mną tutaj po prostu podziwiać możecie. Jeszcze jedna rzecz a propos właśnie mojego samochodu, to dlaczego byłaby to jedna z głupszych decyzji? Dlatego, że ten samochód przez ostatnie 2 lata był remontowany, odnawiany, dużo po prostu robót było wykonanych i sprzedać go po prostu, nawet on nie jest warty tyle, co ten kredyt w tej chwili jest, bo mój samochód jest warty około 300 tysięcy koron na dzień dzisiejszy. I ja postanowiłam nim jeździć przez najbliższe jeszcze parę lat. Lubię nim jeździć, przyzwyczaiłam się do niego i jakbym po prostu za pół roku poszła, kupiła nowy samochód, to bym znowu miała co parę miesięcy czy tygodni jakieś usterki, naprawy do poprawienia. A tak ja wiem, że ja mam po prostu bezpieczny samochód, którym mogę jeździć i mówię, to byłoby bardzo głupie zmienić, bo w tym momencie ja bym musiała po prostu zupełnie nowy samochód kupić, który wiadomo wiąże się z kredytami, a tutaj ja nie płacę kredytu i miesięczny koszt utrzymania jego bez napraw, które już w tej chwili po prostu nie występują aż tak często, no to po prostu jest, no może nieporównywalne z jeżdżeniem autobusem, ale no słuchajcie, ja jego tankuję powiedzmy za 8 tysięcy koron i cały miesiąc jadę nim, także no karta na autobus może być taniej to wyszło, ale naprawdę mi się to nie opłaca i po prostu też mówienie, że inwalidzi mają iść do pracy, to też, no też jest takie coś, wiecie, wyssane z palca, ponieważ każdy mówi, to idź do pracy, bo ktoś tam pracuje, tak jak wczoraj ktoś napisał. Więc ja wyjaśnię wam, że osoby, które są inwalidami i pracują, to nie mają dotacji przeważnie i oni mogą pójść tam sobie coś dorobić. W mojej sytuacji pójście do pracy i dorobienie sobie wiąże się z całkowitą utratą renty, czyli ja bym musiała pracować chyba po 12 godzin dziennie, żeby po prostu mieć więcej jak dzisiaj tej renty mam. No powiedzmy, bym pracowała po 8 godzin dziennie, dajmy na to, bo nie wiem, ile bym musiała pracować, ale ja się nie nadaję na pełny etat, więc po prostu pójście do pracy, bo ktoś myśli, że inwalida może, i stracenie renty i później niemoc pieniędzy na zakup w ogóle niczego, łącznie z zapłaceniem czynszu, to byłaby znowu bardzo fatalna decyzja w skutkach, bo ja bym straciła mieszkanie i samochód na pewno wtedy też. Dzisiaj ogólnie chodzi o to, że po prostu pieniążki, które chcę zebrać, spowodują to, że ja nie będę myśleć przede wszystkim o tym kredycie,
moje życie, owszem, stanie się łatwiejsze, nie będzie aż tak psychicznie obciążone presją, właśnie, że podjęłam złą decyzję, że zaufałam, że ktoś mnie oszukał, bo chyba to mnie najbardziej boli. Sprawę w sądzie staram się założyć. Koszt sprawy przewyższa koszty kredytu, więc czekam w tej chwili, czy dostanę dofinansowanie od państwa, czy nie, na pokrycie kosztów adwokata. A ja tego nie puszczę, o ile da się to zrobić, ponieważ ja chcę, żeby on został na samym końcu obciążony kosztami sprawy, żeby mu dołożyć. I taka jest prawda, ponieważ trzeba mu pokazać, że tak się nie robi. Ja wiem o tym, ale to jest islandzki system sądowniczy, polega na bardzo długim czasie rozpatrywania spraw. Jeżeli to nie jest sprawa o morderstwo, sprawa kryminalna, tak zwana, to sprawy tego typu ciągną się latami. 2 lata może się ciągnąć, zanim to wejdzie w ogóle na wokandę. Może być szybciej, ale miasto Reykjavik ma tyle spraw, że po prostu bardzo długo trzeba czekać na pójście do sądu. A sytuacja moja na dzień dzisiejszy jest teraz i w tej chwili, a nie za 2 lata. I wam powiem, że po prostu w ten sposób bym chciała to rozwiązać. Możecie myśleć, że dojdź do banku, rozłóż sobie to na dłuższy czas i wtedy będziesz mniej płacić. Tak, ale odsetki w wysokości 5000 koron na miesiąc będą również płacone przez dłuższy czas, a ja nie chcę dać bankowi zarobić, ponieważ bank oszukał mnie 10 lat temu w czasie kryzysu i jeszcze zażądał dodatkowych wpłat, kiedy zabrali nam mieszkanie i zabrali nam samochody. Zlicytowali i jeszcze trzeba było im dopłacać za to, więc ja wyznaję zasadę, im mniej z bankiem, tym lepiej, ponieważ banki to są oszuści. I ja nie mam gwarancji, że tamten będzie płacił mi te odsetki, ponieważ on co miesiąc robi uniki w postaci, płaci tyle, ile on uważa, że powinien zapłacić, a nie tyle, ile jest odsetek na dany dzień, znaczy na dany miesiąc. I na przykład w tym miesiącu odsetek było 5155 koron, a on mi przelał 4800. Więc mój plan jest taki, że on nie wpłaci sobie te odsetki dalej, kredyt będzie spłacony, a ja te odsetki mogę raz w miesiącu i na przykład wybierzemy razem tutaj do kogo i przelejemy właśnie na jakąś zbiórkę, ponieważ odsetki to jest około 150 zł polskich i ja myślę, że takie odsetki na pewno w bardzo fajny sposób zasilą następną osobę potrzebującą pieniążki na leczenie czy na przykład na jakieś inne rzeczy, ponieważ pamiętajmy, zbiórka pieniędzy nie tylko musi być na leczenie. Zbiórka pieniędzy może być na inne cele. I szczerze wam powiem, że ja myślę już o następnej zbiórce, ponieważ mój komputer nie przetwarza filmów w tej chwili, robi się poważny problem, zawiesza się znowu to, co było 1,5 roku temu i zaczynam się zastanawiać, że w okolicy prawdopodobnie wakacji będę musiała po prostu kupić inny komputer. Żeby go kupić, znowu będę musiała się wciągnąć w raty, więc po prostu w tej chwili muszę wyjść z tego, żeby mieć lepszą sytuację. Ale tak jak mówię, te osoby, które mi pomogą, ja jestem bardzo wdzięczna, ponieważ ja mam problem tego typu, że bardzo męczy mnie psychicznie fakt, iż mnie oszukano. Ja się budzę o 5 rano i nie mogę spać, ponieważ ja myślę o tym, jak on mnie oszukał, że ja taka głupia byłam i się dałam zrobić w konia. I ja to nagrywam wszystko dla was po to, żebyście oglądając mieli lepszą czujność na to, że są podłe osoby wśród nas, chociaż my dobrze o tym wiemy, podłe osoby do tego stopnia, że potrafią znaleźć nasz czuły punkt,
użyć to przeciwko nam i wykorzystać nas. Osoba, która mnie wykorzystała, bo tak to można nazwać, stosowała hipnozę. Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale ja to zrozumiałam całkiem niedawno. Hipnozą może być coś, co my chcemy usłyszeć, bo w danym momencie jest nam to potrzebne. Ja miałam najróżniejsze swoje problemy i po prostu on zawsze potrafił mi tak powiedzieć, że ja myślałam, że on mnie rozumie, on tak naprawdę mnie wspiera, że on jest moim przyjacielem, że tylko on rozumie, co ja w danym momencie przechodzę, przeżywam, jak ja się czuję. Ja zrozumiałam to parę tygodni temu, że to był efekt hipnozy, jednego właśnie z takich trików, dlaczego właśnie ja jemu zaufałam, bo ja myślałam, że on jest, jak on mnie nazywał, swoją siostrą, bliźniaczką, a ja byłam jego bratem, znaczy ja byłam jego bratem, oczywiście byłam jego bratem, ja byłam jego siostrą, bliźniaczką, a on był moim bratem, bliźniakiem takim emocjonalnym, duchowym. Myśmy w ten sposób się doskonale dogadywali. Ale ja dziś wiem, że taka osoba jest przebiegła. Jest to osoba, która jest strasznym manipulantem i potrafiła to zrobić w bardzo ciekawy właśnie sposób, używając sztuk hipnozy, gdzie on mi kiedyś właśnie powiedział, iż on skończył kurs hipnozy, ileś miesięczny kurs, gdzieś tam pojechał i był na kursie. I dopiero jak ja sobie to uświadomiłam, to ja pomyślałam, tak, on mnie po prostu perfidnie oszukał i ja wam to chcę powiedzieć, żebyście mieli czujne oko trzecie z tyłu głowy, jak to się mówi, otwarte, że są takie osoby wśród nas, bo wampiry energetyczne też są, to są toksyczni ludzie, którzy właśnie będą ci dogadywać, że jesteś nic nie warty, nie uda ci się, a po co to, a idź do pracy, a sprzedaj samochód, a weź się w garść, a co ty robisz w ogóle, siary i tak dalej. Nie, właśnie nie. Zawsze pamiętajcie, róbcie to, na co macie ochotę, co w danej chwili potrzebujecie, słuchajcie się swoich emocji. Tak jak mi coś mówiło, a może jednak nie brać tego kredytu, a może jednak, a zaufałam, że faktycznie maszyny stoją, widziałam wszystko pokazane, było jak na obrazku, że to wszystko jest, więc to ruszy. Nie, kochani. Nikomu nic nie pożyczajcie, bo jak widzicie na obrazku załączonym, wszystko źle się kończy. Wszystko się bardzo źle kończy i nawet najbliższa rodzina potrafi nas oszukać. Potrafi oszukać nas brat, siostra, kuzyn, rodzice i naprawdę znam też takie przypadki tu z Islandii o takich właśnie wyłudzeniach, ponieważ to jest wyłudzenie. Widzicie, teraz jestem już w Hafnarfjordur, wjeżdżam do Hafnarfjordur, po lewej stronie jest huta aluminium, która zatruwa nam czyste islandzkie powietrze od wielu lat. Zatruwa również wody. Tych hut tutaj nabudowano kilka, zburzono, zniszczono, zrujnowano. Przepiękne tereny naturalne na Islandii. Na wschodzie Islandii wybudowano hutę w miejscowości Reyðarfjörður. Zburzono przepiękny, zniszczono park narodowy, żeby wybudować zaporę wodną, która zasila właśnie hutę, zanieczyszczając później naturę naszą islandzką. Tu niedaleko Hvalfjörður mamy następną hutę, to jest jak się jedzie do Borganes. Mamy następną hutę, która również zanieczyszcza bardzo i powietrze, i wodę. Parę lat temu śledzie po prostu zostały zabite przez brudne wody. Te śledzie wypłynęły, fale wyrzuciły te śledzie na brzeg i po prostu był potworny smród w całym fiordzie, bo to wszystko gniło. Zwierzęta, to wszystko musiano ewakuować ze względu na to, że konie czy barany jadły trawę. No i niestety nie mogły jeść tej skażonej trawy, ponieważ same, nie wiem, czy zdychały, czy coś. W tej chwili tam nie ma zwierząt.
Powietrze też jest skażone, dużo ludzi domki tam sprzedawało po prostu, bo nie chcieli już tam odpoczywać i wdychać tego aluminium całego. No także tak wygląda to na tę chwilę, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie Islandii. Zanieczyszczenie jest. Również mamy zanieczyszczenie spowodowane turystyką. Ludzie wyrzucają śmieci, gdzie popadnie. Nie szanują właśnie tutaj natury naszej i wody dookoła Islandii również są często zanieczyszczone, bo chodzi po prostu o odchody. No odchody, które z toalet, ze zlewów, tego wszystkiego oczyszczalnie wyłapują jakieś śmieci, ale brud jednak prosto idzie do oceanu. Ocean to ma przerobić. Wiecie, jeżeli było 300 tysięcy ludzi w Islandii, to nie był to duży problem, ale dzisiaj jest 2 miliony, potrafi być, no miało być 2 miliony turystów w sezonie, czy w całym roku, powiedzmy jest ich 1,5 miliona, to wam powiem, że po prostu to jest jednak bardzo duża nadprodukcja dla kraju, który nie posiada jakichś takich większych profesjonalnych oczyszczalni ścieków, jak chociażby są w Polsce dostępne. Jadę sobie, jadę i piękne różowe niebo jest. Koreczek jest, bo jest godzina 15:44, minus 3 stopnie. Wszyscy wyjechali na miasto, jest niedziela, obudzili się, wyszli z domu i pewnie jadą do Ikei coś zjeść, przejść się. Inni jadą na spacer, po sklepach też pojeździć na zakupy. Wiadomo, dzień wolny, jutro do pracy. My jutro idziemy na trzecią chemioterapię. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Do mnie za bardzo chyba już nie dochodzi, co się dzieje. Mam jakieś totalne odrętwienie. Nawet zapomniałam dzisiaj, że jutro jest ta chemia. O, i takie widzicie, życie jest. Dobrze, ja się z wami żegnam. Jeszcze trochę dla was nagram widoków, bo wiem, że lubicie je oglądać. Ja mam głos zdarty, ciężko mi się nawet mówi w tej chwili, ponieważ krzyczałam chyba do tej kamery jadąc, ponieważ było głośno z zewnątrz. A Toyota niestety nie jest samochodem wyciszonym za dobrze. Byłoby na tyle, pozdrawiam was serdecznie. Subskrybujcie oczywiście kanał, kliknijcie dzwoneczek. Byłoby na tyle, na razie, cześć!
Thank you.